2 stycznia Kościół wspomina świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjazu, biskupów i doktorów Kościoła. Bazylii urodził się w 329 roku w rodzinie zamożnej i głęboko religijnej w Cezarei Kapadockiej. Wszyscy członkowie jego rodziny dostąpili chwały ołtarze. Jego babka, święta Makryna, jego rodzice, święty Bazylii i święta Emilia, jego bracia, święty Grzegorz z Nysy i święty Piotr Sebasty oraz siostra, święta Makryna Młodsza. Jest to wyjątkowy fakt w dziejach Kościoła. Ojciec Bazylego był retorem, jako taki miał prawo prowadzić własną szkołę. Młody Bazylii uczęszczał do tej szkoły, a następnie udał się na dalsze studia do Konstantynopola i Aten. Tu spotkał się ze świętym Grzegorzem z Nazjazu, z którym odtąd pozostał w dozgonnej przyjaźni. W ławie szkolnej zasiadał z nim także Julian, późniejszy cesarz rzymski. W roku 356 Bazylii objął katedrę retoryki w Cezarei po swoim zmarłym ojcu. Tu przyjął chrzest w roku 358, mając 29 lat. Taki bowiem był wówczas zwyczaj, że chrzest przyjmowano w wieku dorosłym, w pełni rozeznania obowiązków chrześcijańskich. Przeżycia po śmierci brata poważnie wpłynęły na jego życie. W latach 357 do 359 odbył wielką podróż po ośrodkach życia pustelniczego i mniszego na wschodzie, w Egipcie, Palestynie, Syrii i Mezopotamii. Po powrocie postanowił poświęcić się życiu zakonnemu. Rozdał swoją majętność ubogim i założył pustelnię w Neocezarei, nad brzegami rzeki Iris. Niebawem przyłączył się do niego także święty Grzegorz z Nazjazu. Razem sporządzili wówczas zestaw najcenniejszych fragmentów pism Orygenesa. Tam również Bazylii zaczął pisać swoje moralia i zarys ascetyki, czyli przyszłej reguły bazyliańskiej, która miała ogromne znaczenie dla rozwoju wspólnotowej formy życia zakonnego na wschodzie. Do dziś jest jedyną regułą życia monastycznego w kościołach wschodnich. Bazylii jest jednym z głównych kodyfikatorów życia zakonnego, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie chrześcijaństwa. Miał ogromny wpływ na świętego Benedykta z Nursi. Ideałem życia monastycznego Bazylego była braterska wspólnota, która poświęca się ascezie, medytacji oraz służy Kościołowi zarówno poprzez naukę wiary, jak i w działalności duszpasterskiej i charytatywnej. W roku 360 Bazylii wziął udział w synodzie, który odbył się w Konstantynopolu, a w 2 lata potem był świadkiem śmierci metropolity Cezarei Kapadockiej, Dionusa. Jego następca, Eusebiusz, udzielił mu w 364 roku święceń kapłańskich. Po śmierci tego metropolity Bazylii został wybrany jego następcą w roku 370. Jako arcybiskup Cezarei wykazał talent męża stanu. Wyróżniał się także jako doskonały administrator i duszpasterz. Dbał o dobro swojej owczarni. Bronił jej także niezmordowanie żywym słowem i pismem przed skażeniem herezją ariańską. Rozwinął w swojej diecezji szeroką działalność dobroczynną, budując na przedmieściach Cezarei kompleks budynków na potrzeby biednych i podróżujących. Był człowiekiem szerokiej wiedzy, znakomitym mówcą, pracowitym i miłosiernym pasterzem. Zmarł 1 stycznia 379 roku. Jego relikwie przeniesiono wkrótce do Konstantynopola wraz z relikwiami świętego Grzegorza z Nazjazu i świętego Jana Chryzostoma. Obecnie znajdują się one w Brugge, w Belgii, przewiezione tam przez Roberta II Jerozolimskiego, hrabiego Flandrii, uczestnika wypraw krzyżowych. Święty Bazylii razem z pozostałymi ojcami kapadockimi, świętym Grzegorzem z Nazjazu i Grzegorzem z Nysy, gorliwie zwalczali herezję ariańską i ustalili treść dogmatu o Trójcy Świętej. Święty Bazylii pozostawił bogatą spuściznę literacką, szereg pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii i aż 350 listów. Poprzez swój ascetikon stał się ojcem i prawodawcą monastycyzmu wschodniego. Jest twórcą liturgii wschodniej. W Kościele Wschodnim doznaje czci jako jeden z 4 wielkich ojców Kościoła. Na 1600-lecie śmierci świętego Bazylego w dniu 2 stycznia 1980 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił specjalny list apostolski Patres Ecclesiae. Bazylii jest patronem bazylianów i sióstr świętego krzyża. W
ikonografii święty Bazylii przedstawiany jest jako biskup w pontyfikalnych szatach rytu łacińskiego, a także bizantyjskiego, lub jako eremita, mnich w benedyktyńskiej kukuli. W lewej ręce trzyma Ewangelię, prawą błogosławi lub przytrzymuje świętą księgę. Jego atrybutami są czaszka, gołąb nad głową, księga, model kościoła, paliusz i rylec. Módlmy się. Boże, Ty oświeciłeś swój Kościół przykładem i nauką świętego Bazylego. Spraw, abyśmy pokornie poznali Twoją prawdę i wprowadzili ją w czyn przez miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie.